Nowe rondo w Gliwicach gotowe. Od 2 sierpnia kierowcy mogą jechać nim we wszystkich kierunkach. Jego budowa, która rozpoczęła się około pół roku temu, dobiegła końca. Wykonawcy pozostaje jeszcze uporządkowanie miejsc wokół ronda, a Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna procedury odbiorowe. Przy okazji realizowanych prac wykonano nowe i przebudowano już istniejące chodniki. Dodatkowo wymienione sieci uzbrojenia podziemnego ze względów bezpieczeństwa przeniesiono przystanek autobusowy w ciągu ulicy Kozielskiej. Dla linii autobusowych kursujących tą ulicą wybudowano zatokę. Wcześniej w tym miejscu było niebezpieczne skrzyżowanie, na którym często dochodziło do kolizji i wypadków. Tymczasem rozpoczęły się prace na kolejnych ulicach. Ruszyła przebudowa ulicy Jagiellońskiej. Rozpoczęliśmy od remontu skrzyżowania ulicy Konarskiego, Jagiellońskiej i Zabrskiej. Ten odcinek jednak jest znacznie dłuższy. Prace zostaną przeciągnięte aż do ulicy Księdza Chlupka. Sporo tych prac, jak mówiłam, one rozpoczną się od usuwania torowiska, od wymiany infrastruktury podziemnej. Potem zostaną przebudowane chodniki, pojawi się nowa nawierzchnia jezdni i odcinek ścieżki rowerowej. Zakończenie prac planowane jest w 4 kwartale bieżącego roku. Te prace są skomplikowane, dlatego że nie tylko ingerujemy tutaj i wymieniamy nawierzchnię jezdni, ale także te prace musieliśmy współgrać z tramwajami śląskimi. Ta firma też musi mieć czas na to, aby przygotować się do tych prac. Mało tego, wymiana infrastruktury podziemnej przy tak dużym remoncie jest absolutnie niezbędna i konieczna i tutaj dogadanie się z gestorami sieci również było niezbędne. Równolegle prowadzone będą roboty na ulicy Andersa. W trakcie przebudowy ulicy Andersa między innymi pojawią się dwie nowe zatoki autobusowe, takie pełnowymiarowe, zgodne z przepisami i wymogami bezpieczeństwa. Pojawią się azyle. Przede wszystkim zostaną wybudowane lewoskręty. To znacznie ułatwi mieszkańcom ulicy Czwartaków włączenie się do ruchu do ulicy Andersa, zwłaszcza dla tych, którzy jadą w kierunku centrum. Pojawi się również odcinek ścieżki rowerowej. Zakończenie robót planowane jest w 4 kwartale bieżącego roku.